Cześć moi drodzy, taki krótki filmik i w tytuł też nie bez kozery powiem wam, czy są jeszcze japońskie motocykle? Honda Forza 2022, naprawiam oponę, bo była przebita. Wcześniej jeszcze robiłem napęd, zaraz wam pokażę co ja tam znalazłem. To jest koło przednie z tego skutera i żeby wyważyć to koło w ogóle muszę zdjąć łożyska, ponieważ łożyska mają za małą wewnętrzną średnicę 12 mm, a ja mam na wyważarce 14, więc nie włożę. Ale co chciałem pokazać, słuchajcie, Honda, prawda? Japońska Honda, z winu wynika, że jest robiona w Hiszpanii, w Europie, ale zobaczcie co na łożyskach pisze. Może to będzie widać. Poczekajcie, bo ja tego tutaj nie umiem tak w obiektywie zobaczyć. Zobaczcie, łożyska chińskie. Ale najlepsza rzecz jest z drugiej strony, zobaczcie. To jest druga strona tego łożyska. Tu jest drugie to łożysko. Tu jest tuleja dystansująca te łożyska. Zobaczcie, ona jest sucha, nie ma tu smaru w ogóle. To jest piasta tego łożyska. Tu jest praktycznie sucho, słuchajcie. I moje pytanie, czy są jeszcze japońskie motocykle na świecie? Nie wiem, jak z jakością, to musi już użytkownik ocenić. Po przejechaniu 30 tysięcy kilometrów, jak się nie mylę, tam już zaczęło grubo szarpać sprzęgło, naprawiłem. Ale łożyska mnie zaskoczyły masakrycznie, powiem wam, naprawdę. Powiem wam, chińskie pojazdy nie mają takich łożysk montowanych, mają z dwóch stron kryte gumą. Jeśli jest ktoś, kto ma o tym jakąś wiedzę, to napiszcie w komentarzu, dlaczego tak się dzieje, powiedzcie mi. Dlaczego takie gówno się wkłada do tak markowego motocykla? Czy nie wiem jaka jakość jest tego łożyska, ale dla mnie wątpliwa. Chińskie telefony to mogą być dobre pod najwyższym nadzorem produkcji, że tak powiem, zleceniodawcy. Bo tak to wygląda w rzeczywistości. Jest ścisła kontrola, więc Samsung, z którego nagrywam, też jest zrobiony w Chinach, ale jest górna półka. Nie sądzę, żeby ta łożyska była górna półka, bo nigdy się nie spotkałem z łożyskami bardzo dobrej klasy produkcji chińskiej. Po prostu słabo wypadają. Napiszcie mi, moi drodzy, co wy na to. Lewa w górę. Moi drodzy, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zobaczcie. To jest motor z 2022 roku. Ta Honda. Zobaczcie, co się dzieje z zawieszeniem. Z łożyskami. Już mamy stabilizator toru jazdy. I to jest właśnie zaleta czy wada łożysk chińskich, ich jakości. Masakra, co? Drodzy, jeśli szukacie dla siebie jakiegoś pojazdu, proponuję wam firmę AS Moto. Jest to firma, z którą współpracuję. Pod filmem dostaniecie link do aukcji na OLX. Możecie sprawdzić, jakie tam fajne maszyny można znaleźć. Zapraszam serdecznie. Podejrzewam, że coś dla siebie wybierzecie.